Siemanko, witam was bardzo serdecznie w 29 odcinku serii. Dobra, ostatnio wiedzieliśmy prastare tunele, tak? Tak, to teraz lecimy do świątyni Żmiuszponów. Ultras Fires, poprawiona obrona, 25 DMF-a. Zatrzymać będzie na pewno w jakiś sposób przydatne. Tyk. Kurde. Dobra, i tak mam tyle tych miksturek, że... ...ci jednej mnie nie zbawi. O. To można grać. Trochę delikatnie klawiaturę. No i tutaj buty. Fajne przedmioty powyżej 20 poziomu. I lecimy do świątyni Żmiuszponu. W kierunku teraz. Kto? Earth Spirit to mogę sprawdzić, bo to właśnie 8-7 craftu będzie. 8-7 item level to warto odłożyć. No, już 4% doświadczenia nabite. Ładny początek, ładny, bardzo ładny. I baza do craftu, tutaj czarm zwiększający obrażenia od umiejętności ognia. W tym kierunku. Bogaty hełm. Troszeczkę dopiero co niedawno wstałem, dlatego troszeczkę będę przymulony na początku tego odcinka. Myślę, że z 10 minutek do 10 minutek dobiję i będzie git. Thank you.
Pask sprawdzamy. I tutaj Duel. Kaort. Muszę pić elektrolity, bo wczoraj byłem na imprezie. To trzeba się nawodnić po odwodnieniu. Aha. 35 tysięcy. Cold Rest 25. Maksymalne obrażenia, poprawione obrażenia, żeby była 40. Zostawił. Ale niestety to na sprzedaż. Sprzedaż tylko i wyłącznie. No. Up. Momencik. Bazy do craftu. Dobra, to lecimy tą stroną wyjątkowo. Waypoint będę musiał zabrać. Że elity żadnej nie spotkaliśmy. Zawiedziony jestem. Jestem zawiedziony. To jest. To wspaniały tutaj soundtrack jest. Spalona różdżka, wielkie berło. Zerknijmy, ile warto od razu. Czy po 35 kafelków? Teraz dawać. Co to teraz dawać punkty? Pęstu blok. Procent, okej. This surely is the product of a twisted mind. I need a key. Aha. Kluczy mi zabrakło. Nie no, tak być nie może.
Kurczę, to podstawa fara. Tutaj miał. Nie, to było w PD2, jak ona miała klucze. Nie? A nie klucze odzyskałem. Żeby chociaż tutaj jakaś fajna rumka poleciała. Jak ta rąka leci, taka lepsza, to od razu człowiekowi chce się grać. Dobra, niech. Skoro się tam. Skoro tam utkwi, no to niech. Będzie tam utkwiony ten duch. Jak nie nauczyli go przełazić przez słupy. Ale przelatywać nad pustką już tak. Dobra, to wrócimy tędy. W wypadku. Kolejna mapka. Do kolekcji. Ciekawe, czy zdążę je zużyć. Kartę nowego sezonu. Tutaj skrzyneczka, a tutaj monster. Więcej elit, tym lepiej. Pójdź się naprawić. Dobra. Zgodnie ze ruchem wskazówek zegara pójdziemy. Oj? A, Blades of Ice.
Jaki kurde, jaki boj. Blades of Ice. Już myślałem, że nie skastuję tego, nie? Właśnie przydałaby się jakaś taka broń z obrażeniami elementarnymi jeszcze, żeby jednak szybciej te wrażliwości na fizolizm zabijać. Te stwory ze tą niewrażliwością na fizolę, nie? Teraz pytanie. 20 tysięcy, 8 tysięcy, 20 tysięcy. Więc mogę wyrzucić te po 20, wezmę. Wielkie mogły wyrzucić do zestawu. Fundy 32. Wrażenie odtruty. Kolejna odnoga zrobiona. Prawie nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Chyba Fourway będzie. Czy Fourway Chicket. Już kiedyś mówiłem, że ci panowie guli są tak denerwujący i to nie dlatego, że wykradają życie, czy potrafią mocno uderzyć. Tylko i wyłącznie dlatego, że rzucają te czary, które zaśmiecają powierzchnię ekranu. Dobra, przebiegnę się normalnie.
Jak zaczyna atakować te pory, które nie mają niewrażliwości, to szybciej wchodzi na duchy, gdy są w okolicy ten okrzyk bojowy. Ej? No, four-way będzie. Tutaj się cofnę, ale i tak z buta pójdziemy. Już nie wiem, czy chce mi się z buta. To jednak strata 3 minut. Taką jedną odnogę zrobić. Już myślałem, że ten... Tu mam Guardian Nagę, nie? Irytowałbym cię. Proszę bardzo. Czy to? Ja nie powinienem zaliczyć pod Elemental Damage. O. No to w sumie żaden żywioł. Fajnie, fajna grupa piekielnego klanu. I tu może ten just bym. Maksową. Trójkąt, tyk. A sam ten uśmieszek. Dobra, to lecimy jeszcze fałszywymi grobowcami. Bo mamy czas. Szybko chodzi skubaniec, co? Dobra. Czy to ostatni grubowiec był? Bo...
Okej, to schodzimy do grobowca. Tutaj to bez zwiedzania będzie. Bez zwiedzania. Nie ma co, nie będę ryzykował. Dętką. Kurde. Poważna tam ta elita. Nie wiem, że właśnie Gavel of Pain byłby najlepszy. Tutaj ładnie, ładne takie zebranie tych stóp było. Tych tutaj duchów. Mam wrażenie, że ciężej zbić tą niewrażliwość na takie fizyczne. Co? Myśleliście, że pewnie go nie ubije, co? Zbyt zawzięta bestia. Zbyt zawzięty jestem, żeby czegoś nie zrobić. Tym bardziej, że widzę, że spadało mu życie, nie? Widziałem, a nie widzę. Nie widzę. Mogę wziąć te spikulum w sumie.
Crushing Blow, Open Wounds. Combo. Dobra. Pierwszy pump zrobiony. Mi się wydaje, że mam. Stawu. A nie, nie mam. Tak, nie mam. Dobra, to Canyon Maga. I kolejny. Kolejny grobowiec. A, to ten prawdziwy, to omijamy. Idziemy do kwadrata. To dopiero herezja, podwójny champion pack. To? Powiem tak. W takich sytuacjach już przestałem się bać. Jak wiem, że mam potężną postać, to i tak tutaj może mnie coś zabić spoza mojego widoku, obszaru, który widzę w danym momencie. Nie jest tak, że jak widzę wszystko na mapie, to jest, że jestem bezpieczny. Dobra. Teraz tutaj. Talizman. A, Goldzik. Kolejny grobowiec do zrobienia. A tutaj już duchy się trafiły. Tu muszę tych zabijać najprędzej. Ogur Maul. Mało obrażeń jak na eteryk ma. Bardzo mało obrażeń jak na eteryczny młot. Albo tak się zdaje. Nie no, mało, tak coś osik mi się wydaje. Oni tu naprawdę wszędzie się znajdą. Ile nie mam do tych mumii, do tych ożywiających nic.
Tak jak się trafią mi te duchy jeszcze w jednym momencie, to jest to nie do, jest to nie do zniesienia. Dobra, kontynuując. Momencik, momencik. Uff, tutaj to gorąco było. Nazywa stres, że tyle miksturek zużyć, nie? Ale wolę zużywać te miksturki pełnego wzmocnienia, szczerze powiedziawszy, niż tracić 50 koła. A, żartowałem. Bo to nie ma sensu. Dobra, co my tutaj mamy? Dwa do minimalnych obrażeń. 30. Dobra, to już. No tak, zrobimy, że kończymy odcinek, a w następnym odcinku zaczniemy od chowania przedmiotów na hazardzie. Trzymajcie się i na razie.